oddziały bojowe polskiego państwa podziemnego działały skutecznie przede wszystkim dzięki wybitnym dowódcom. Tuż po zakończeniu kampanii wrześniowej przez okolice przechodził oddział majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, który nie złożył broni aż do śmierci na polu bitwy. Na ziemi świętokrzyskiej do najbardziej znanych należeli także Jan Piwnik Ponury, dowódca największego zgrupowania partyzanckiego, oraz jego zastępca, Eugeniusz Kaszyński-Nurt. 24 czerwca ja byłem na patrolu wewnątrz oddziałów i posypały się strzały w tym dniu. To dzień był na wykusie, na kropce. Wasa mówi: Lutek, słyszysz te strzały? No słyszę. Idź sprawdź, co tam jest. Zatrzymuję mnie dyżurny. Ale w tym czasie wychodzi Albiński, to był Hipolit Krogulec Zbigniewa. Po co tu idź? A ja mówię, no bo wysłany zostałem przez oficera dyżurnego, żeby sprawdzić, z jakiego tytułu są te strzały. Idź tu, są imieniny Ponurego. Ja w międzyczasie wyszedł Ponury. I pyta się, no jak żyjesz w oddziale tutaj, Lutek? Zameldowałem mu się, dobrze, panie komendancie. No i zaczął rozmowę o mojej rodzinie i moim ojcu. Hubala zacząłem zaraz, że był średniego wzrostu. Nieźle zbudowany, tak go pamiętam. No i spał na łóżku, no to warty były porozstawiane. Spał na łóżku, my się spali na podłodze. No i granaty na krześle sobie położył. No i broń maszynową. Ważnym elementem działalności partyzantów były akcje dywersyjne. Próbowano na wszelkie możliwe sposoby utrudnić Niemcom okupację kraju, a także działania militarne na froncie wschodnim. Sabotowano pracę fabryk i spowalniano komunikację poprzez niszczenie torów kolejowych. Likwidowano również hitlerowców, którzy postępowali wobec ludności ze szczególnym okrucieństwem. Wilk zrobił, że wysadziliśmy tory Kozarzynty góry, jak maszyny wywozili Niemcy. Tak zasadzka była zrobiona, no, że nikt nie zginął. Przechodziliśmy przez Bugaj, to od Adamowa, to Ukrainiec zauważył, że zaczął strzelać. Pany, stać! No ale wie pan, no, przeskoczyło się i... 2 czerwca w 1943 roku nasza drużyna, proszę pana, spaliła tartak w Ochocku. Drugi tartak myśmy spalili tam koło Daleszyc, bo wychodziliśmy z tego założenia, że łatwiej odbudować tartak, niż, proszę pana, czekać na odrodzenie lasu. Partyzanci podjęli akcję zlikwidowania kata Starachowicz, Schulza, Erika Schulza. I upolowali go gdzieś tam w restauracji w Rynku, w której on przebywał. Ten zamach był nieudany, bo tam zginęło 2 młodych ludzi i jednego z nich strasznie poszarpały psy. Zawieźli go do tej kostnicy, Niemcy zawieźli, no i sprowadzili tą matkę któregoś. I ona musiała rozpoznać zwłoki swojego syna. Więc proszę sobie to wyobrazić, matka patrzy na zwłoki poszarpane, z kulami poszarpane i przez psa jeszcze, i mówi: nie, ja nie znam tego człowieka. Partyzanci pozwalali sobie na coraz śmielsze akcje. Zasłynął w nich szczególnie Antoni Heda Szary, który w sierpniu 1943 roku podjął udaną próbę rozbicia więzienia gestapo w Starachowicach. Był krawiec, który się nazywał pan Czerniak, krawcem był. Tam właśnie stamtąd od pana Czerniaka obserwowano ruchy więzienia. Kto się tam pokazywał, gdzie chodził, co robił, tam właśnie obserwowano z tego, bo to było blisko i tak widać było. Policjant Czesław Rogowski po prostu miał duży wpływ na to, że rozbito więzienie, pomógł, prawda, Szaremu, żeby bez straty człowieka jednego, prawda. Komendant uderzył i mieli już podsadzać trotyl, brama się otworzyła.
o 12 godzinie, no i chyba tam 3 minuty było późno, a już trotel przygotowali, bramy wysadzać. No i oczywiście wypuścili 70 i z tych 70 żołnierzy byli to przeważnie z konspiracji Armii Krajowej, nie chcieli wracać do domu. No i komendant zdecydował się, zameldował tylko piwnikowi, że otwarza oddział. Kilka dni później Szary zorganizował spektakularną akcję zdobycia majątku rolnego koło Iłży. Pekosław, był to dwór, najbogatszy dwór na tych terenach, a tam był pluton SS z bronią maszynową na ochronie tego majątku, który dobrze znał niemiecki język, oficer. Czerkiesz, który zginął tu w Starachowicach, wsiadł na konia jako Niemiec oficer SS i pojechał tam do nich i na tym koniu figlował. I ci Niemcy powychodzili bez broni i tak dalej, wszystko się gapiło. A on z dworaków, którzy kopali ziemniaki, wozy partyzantów te i tymi wozami wjechał na plac i tego wyskoczyło wojsko. Trwała walka. Został ranny w ten czas z partyzantki jeden. Kilku Niemców oddało życie. Rannych chyba było 6 Niemców. Resztę się poddało. Niektóre osoby zajmujące się początkowo sabotażem i dywersją w końcu trafiały do oddziałów bojowych. Prowadziły bezpośrednią walkę z żandarmerią niemiecką. Pierwsze nasz bój to był na trasie Bodentyn-Nowa Słupia pod Wojciechowem. Tam my zabili 8 Niemców i spalili 3 samochody i zginęło 2 partyzantów. Z Kielc Niewładziu i Sieradowic Zygmunt Fudala. Ja się znalazłem w tej grupie, wie pan, tego Orkana i przeszłem szlak bojowy z nimi, jak po tych rzucie w nocy, pamiętam, broni dostali masę. Ten oddział tak uzbrojony, że na 50 osób, no a tak w tej grupie szturmowej to 30 osób tylko nas brało udział. 1 października 1944 roku pod Piotrowym Polem koło Starachowic doszło do bitwy między oddziałami AK pod dowództwem Wincentego Tomasika Potoka a siłami niemieckimi, które urządziły obławę na teren Lasów Starachowickich. Oddział Potoka, zwany pierwszym pułkiem ziemi iłżeckiej, liczył około 600 osób. Niemcy i jednostki ukraińskie, które były na usługach Rzeszy, posiadały ogromną przewagę w liczebności i uzbrojeniu. Pomimo to, w trakcie trwającej cały dzień i noc walce, partyzanci Potoka zdołali zadać duże straty wrogowi. To była jedna z największych bitew na Kielecczyźnie partyzanckich. Po tej bitwie przywieziono 3 rannych partyzantów. Jeden był bardzo ciężko ranny, więc teściowa im chciała zrobić, no jak najlepiej przyjąć, położyła ich u siebie w swoim pokoju na łóżkach. Tymczasem dowiaduje się z rynku, tam do rynku jakieś 300 metrów, że Niemcy się pytają, gdzie jest szkoła. Szybko z moim mężem i z jakąś taką pomocą domową wnieśli ich do piwnicy, bo było za mało czasu. Jak Niemcy pojechali gdzieś tam na jakąś akcję, to ich przenieśli dopiero do niewykończonego budynku nowej szkoły tam na Strych. Oni tam przebywali. Był taki pan, pamiętam go, bo ja go właśnie poznałam, pan Potocki chyba Stanisław ze Skarżyska Kościelnego. On tam właśnie przebywał na tym Strychu przez 3 tygodnie. Tam mój mąż biegał do lekarza, wtedy kiedy można było go sprowadzić, Niemcy wyjechali, biegał do lekarza, żeby przyszedł do tych chorych i tam opatrywał. Partyzantom udzielano pomocy nie tylko po bitwach, ale również w innych sytuacjach, na przykład kiedy potrzebowali kryjówki. Wiele osób narażało życie, ukrywając członków ruchu oporu, wiedząc, że grozi im za to śmierć. Tu obok ten budynek jest rozebrany, ale stał budynek mojego wujka, czyli brata mojej matki, którego w 40 chyba roku, czy w 41 Niemcy zabrali do Oświęcimia. A ciotka, mimo tego, że miała na wychowaniu 3 małych dzieci, była łączniczką AK.
przechowywała u siebie, nosiła rozkazy, meldunki i tak dalej. Nawet przechowywała pod werandą, była taka jakby piwnica i tam przechowywała czasami partyzantów. Mimo, że obok mieszkała Olgdojczka, do której regularnie przychodzili w odwiedziny niemieccy oficerowie. Hitlerowcy nie przebierali w środkach, jeśli chodziło o rozbicie ruchu oporu. W odwecie za akcje partyzanckie mścili się na ludności cywilnej. Mordowali także rodziny osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną. No Niemcy przyjechali po prostu aresztować jednego dnia. Przyjechali po mnie i po brata. Rewizję przeprowadzali, szukali braci, Lucjana i Stefana. Tatusia tylko przesłuchali, przed tego pojechali. Ale drugiego dnia już jak przyjechali, ta godzina była może pierwsza, to był 26 lutego 1943 rok. Wzięli tako kij, obwili po rękach, mu połamali ręce. Po nogach bili, po całym ciele bili. Tylko tyle słyszałam przez drzwi. Jęk i mów. A tatuś nic nie powiedział. Tata nie wiedział, gdzie my jesteśmy. Wyprowadzili go na ten rów i dobili z pistoletów. Bili go tak, że gdy gospodarze kładli do trumny, to kości grzegotały, bo były poprzetrącane. 65 lat miał. U mojej ciotki, siostry matki, ten syn i żonaty miał żonę i troje dzieci. No i poszedł do partyzantki, która stacjonowała koło Przymiary w Klamosie Żydowskiej. Dowódca był Peterman. Poszli Niemcy, no i tam tych Żydów rozbili. A tego rodzina, tego wuja przyjechali. Zabili tą ciotkę, troje dzieci, dziadka, babkę. No i mieszkanie spaliły. Mój kolega Maksymilian Kita się nazywa. I raz sobie wypędził ten mój kolega i tam jeszcze sąsiad. To było do wodopoju, a tam dołem płynęła rzeczka Świślina. Tą Świśliną szedł patrol niemiecki, Maksymilian. Śpiewał sobie takie piosenki trylolskie. I Niemcy to usłyszeli, podeszli blisko, złapali ich. Że oni dają znać partyzantom, że tu patrol niebieski jest. I obu, proszę pana, zastrzelili. W miejscowości Wólka Mielanowska w 1942 roku rozstrzelano 13 mężczyzn. Jeden z Niemców chodził do dziewczyny i Niemcy wiedzieli, że on tam chodzi. I do niej chodził jeszcze inny, jak się potem okazało, żołnierzaka. Niemiec go chciał poczęstować papierosem, a ten powiedział, że on go poczęstuje. No to ten wyjął pistolet i na krześle zastrzelił, tynakowiec. I od tego zaczęła się ta cała tragedia w Wólce Milanowskiej, gdzie tyle osób zostało rozstrzelanych. No i został rozstrzelony mój szwagier cioteczny. 16 września, w czasie obławy. Na górce Lubianka. Na tej górce tam był postawiony ciężki karabin maszynowy. Jak oni wyszli odkryci, pociągnęli Niemcy z tego karabinu maszynowego i wszystkich chyba wybili, chyba dwóch to wzięli do niewoli. To chyba 17 zostało zabitych, czy ile. I leżeli, proszę pana, ci żołnierze. A Niemcy, jak doszli do nich, butami stawali na klatce piersiowej i huśtali się tak na nich. I wyciągali opatrunki pierwszej potrzeby, tam nie wiem, czy jodyna, czy co inne, jakieś tam płyny mieli. Ci żołnierze w kieszonkach, to oni wyciągali te płyny i leli jem do ust.
Schwytani przez Niemców partyzanci przechodzili brutalne przesłuchania. Miały one na celu wyciągnięcie z przesłuchiwanych jak najwięcej szczegółów o strukturach podziemia. Ja nie wiedziałem, o co mnie aresztują. I dopiero się wtedy zorientowałem, jak on mi mówi, że Bryśko, że widzieli cię, jakżeś miał karabin w ręku. To ja byłem przecież 15 minut przed tylko miałem karabin. To właśnie musiał być wtedy. Już całej historii swojej szukałem. Bo ja nie wiedziałem, za co mnie aresztują. To mówię, to musi być tam. Aha, a jak tam? To znaczy, że już ktoś wydał, że mnie tu wzięli. To musieli ci, co wydali, to już muszą być aresztowani. Już muszą siedzieć w więzieniu. Był w Starachowicach taki jeden, mały Hans go nazywali. To mordował, proszę pana, że podobnie skórę się ludzi ściągał. To popisywał się tymi swoimi rzeczami. Chciałem sobie życie odebrać, żeby powiedziałem, że będą mnie torturować strasznie, a ja nie wytrzymałbym tortur. Wiem, bo żaden by z nas nie wytrzymał, jak byli, jak torturowali niektórzy ci Niemcy. Tak chciałem zrobić. Ale jak ja usłyszałem, że on mówi, że pana że o tych, ja się dowiaduję, że tamci powiedzieli o mnie i powiedzieli to wszystko, to ja teraz jestem w strachu. Dlatego, że mój zastępca, ten, który tam był w tym, co już musiał być aresztowany, to on dużo wiedział, dużo. I on przynajmniej zacznie sypać. A jak zacznie sypać, to w Wąchocku zaresztują przynajmniej 40 osób. Nie mogę. Ja muszę żyć, bo ja muszę tam być, przyjść. I muszę ich zeznawać, zeznawania zmniejszać względnie, proszę panią doprowadzić do tego, żeby ich nie pytali, tylko mnie pytali. Bo ja powiedziałem, że mówię, panie oficerze, ci moi koledzy, oni się nie znają, bo ja robię wszystko ja. Ja ich prowadzę, ja im tłumaczę, ja im mówię, co mają robić i oni robią. Oni to robią na ślepo, wykonując, co ja im każę. Ja tak się mówiłem. Chciałem, żeby na mnie wracał winę tego. I dopiero jak na mnie wezmą, to już wtedy ja bym myślał o sobie. Że chodziło o to, żeby nie dopuścić, żeby oni coś mówili. No. No i proszę pana, to mi się udało. I mnie wyciągnęli i tego mojego zastępcę, co był ze mną, też wzięli. I nas wystarczyli do wyjazdu do obozu. A ten trzeci, który faktycznie tam to nic nie był winien, nic się nie wtrącał, to jego zostawili w celi. A nas dwóch poszło. Poszło. I proszę pana, i ten mój kolega zginął. Nie wrócił. Nie wrócił. Mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. I w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana. Nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak jak ja. Serce mą w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. Tak strasznie, bo pszenicę na pęku i śmiać się śmierci prosto w twarz. A potem zmierzyć i brać bez pęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć scena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz. A potem zmierzyć i brać bez pęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć scena w ręku i śmiać.
Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle.